Kazanie Świętego Bernarda Opata Wejdźmy do obwarowań, z całej mocy wesprzyjmy się o skałę, czyli Chrystusa. Jak napisano, postawił me stopy na skalę i umocnił moje kroki. Tak umocnieni i zabezpieczeni, oddajmy się kontemplacji, abyśmy mogli zobaczyć, co mówi do nas Pan i co my odpowiemy na Jego napomnienia. Pierwszy stopień kontemplacji, najmilsi, wymaga, aby nieustannie rozważać, czego Pan pragnie, co Jemu się podoba i co byłoby Mu przyjemne. Ponieważ jednak wszyscy upadamy często, i nasze usiłowania sprzeciwiają się świętej Jego woli, zamiast się z nią jednoczyć i dostosować do niej, dlatego upokuszmy się przed potężną ręką Najwyższego. I zechciejmy okazać całą naszą nędzę jego miłosierdziu, mówiąc: Uzdrów mnie, panie, a stanę się zdrowy, Zbaw mnie, a będę uratowany, oraz, panie, zmiłuj się nade mną, uzdrów mą duszę, bo zgrzeszyłem przeciw tobie. Kiedy zaś przez takie rozmyślanie oczy serca zostaną już oczyszczone, nie będziemy odczuwać goryczy duchowej. Ale raczej wielką rozkosz w Duchu Bożym. I nie będziemy zastanawiać się, jaka jest wola Boża względem nas, ale jaka jest sama w sobie. W Jego woli jest życie, dlatego bez wątpienia nic nie jest dla nas bardziej korzystne i pożyteczne, jak to, co odpowiada woli Boga. To też tak, jak staramy się usilnie zachować nasze życie, tak starajmy się, ile potrafimy. Nie oddalić się od woli Boga. W końcu, kiedy postąpiliśmy już nieco w ćwiczeniu duchowym, idąc za przewodem ducha, który przenika nawet głębokości samego Boga, pomyślmy, jak słodki jest Pan, jak dobry w sobie samym, i błagajmy z prorokiem, abyśmy dostrzegli wolę Bożą i weszli już nie do naszego serca, ale do jego świątyni, mówiąc jednak: Dusza zgnębiona jest we mnie. Przeto będę Cię wspominać. Tak więc całe życie duchowe wyraża się w tych dwóch postawach. Zastanawiając się nad sobą, doznajemy obawy i zbawiennego smutku, rozmyślając zaś o Bogu, odnawiamy się i radość ducha jest dla nas pociechą. Z jednej zatem strony obawa i pokora, z drugiej nadzieja i miłość.